I naszym gościem Mariusz Gieryj, redaktor naczelny portalu mPolska. Dzień dobry. Dzień dobry. No i tak w Kurierze w samo południe powiemy trochę o bieżącej, dynamicznej sytuacji politycznej. Wczoraj było bardzo dynamicznie, dzisiaj jest troszeczkę spokojniej. No ale kto by mógł sobie przewidzieć, że z jednej prostej zmiany nazwy suwerenna na Solidarna Polska, że to może być taki symbol jednak trochę innych relacji w Koalicji Obywatelskiej. Trochę to przewidział pan redaktor, że to jest nie tylko o nazwę chodzi, że to będzie głębszy proces. Tak, znaczy po pierwsze sama zmiana z Solidarnej na Suwerenną daje nam do tego stwierdzenia, że, no, że tak powiem, chyba się skończyła zapisy umowy koalicyjnej, prawda? No bo powstaje nowy podmiot, który nie jest ujęty w umowie koalicyjnej. Więc to jest taki pierwsza rzecz. Natomiast dużo poważniejsza to jest kwestia tego, jak wyglądają relacje pomiędzy Solidarną, przepraszam, Suwerenną. Będę się mylił, przepraszam Państwa bardzo, ale będę się w dalszym ciągu mylił, bo to bez znaczenia, a przyzwyczajenie jest, jakie jest. Generalnie rzecz biorąc, chodzi o relacje pomiędzy Suwerenną Polską, Zbigniewa Ziobro, a Prawem i Sprawiedliwością. Kwestia dotyczy tak naprawdę tego, kto będzie miał rządu tusz. I to już jest rozgrywka, już po trochu też schodzi na kwestię tego typu, kto będzie miał rząd tuż po tym, jak Jarosław Kaczyński zdecyduje się odejść z polityki. I tu jest trwa walka pomiędzy Mateuszem Morawieckim a Zbigniewem Ziobro. I to wszystko się będzie w tej chwili rozstrzygało. I tak to będzie się rozstrzygało, no ale wiele osób mówi, że to jest de facto początek procesu być może rozchodzenia się tych dwóch partii, być może szykowania się do startu samodzielnego przez formację Zbigniewa Ziobry. Znaczy Zbigniew Ziobro popełnił kilka strategicznych błędów w moim przekonaniu. Po pierwsze pozwolił, żeby Konfederacja wyrosła po prawej stronie i ona wyrosła tak duża, że w tej chwili, jeżeli patrzymy na zwykłą arytmetykę sondażową, nazwijmy to, no bo mamy sondaże, nie mamy wyników wyborów, ale na arytmetykę sondażową, to widać ewidentnie, że Zjednoczona Prawica chyba będzie potrzebowała koalicjanta. Będzie potrzebowała koalicjanta w tym momencie jedynym. No i PSL też pewnie wchodzi w grę, ale jednym z głównych koalicjantów pewnie będzie kandydatem, będzie Konfederacja. W związku z tym anturaż Konfederacji, który został zbudowany przez nią przez te kilka przed miesięcy, jest bardzo tożsamy z tym, co robił Ziobro. Czyli krótko mówiąc, ta retoryka antyunijna, która tam mocno funkcjonuje, no jest obecna i w Konfederacji, i w Suwerennej Polsce. Przy czym to, że Konfederacja nie była do tej pory w rządzie, czyni ją bardziej wiarygodną w oczach osób antyunijnych niż Suwerenna Polska, która w tym rządzie była i która głosowała w większości przypadków jak rząd sobie życzył, a tylko i wyłącznie pozostawała, kontestowała to wszystko werbalnie. Nic więcej. Więc tak naprawdę Jarosławowi Kaczyńskiemu w tej chwili, w tej układance, Zbigniew Ziobro, który, no, co by nie mówić, swoją polityką zraził bardzo wiele środowisk. Mówię o prawnikach, mówię o lekarzach, a nawet umówmy się, posłach Prawa i Sprawiedliwości, którzy mówią o tym, że tam, prawda, różne rzeczy się dzieją na zapleczu. To wszystko spowodowało, że nie ma w tej chwili, że tak powiem, w Prawie i Sprawiedliwości miłości do tego mniejszego koalicjanta i nikt nie będzie w tej chwili uronił łez, jeżeli Jarosław Kaczyński zdecyduje się odciąć go. Tym bardziej, że tak jak mówię, po co mu podróbka taka antyunijna, skoro ma, że tak powiem, prawdziwych antyunitów w zasięgu ręki, prawda? To, ale z drugiej strony ci antyunici są bardziej solidarni, bo jednak z nimi nazwa, ale ta solidarność może gdzieś tam jest, mogą bardziej odpowiadać na pewne potrzeby elektoratu antyunijnego czy sceptycznego wobec obecnego kierunku brukselskiej elity urzędniczej niż bardzo wolnorynkowa, czasami libertariańska Konfederacja. Solidarna, szczególnie jak chodzi o wczorajsze głosowanie na przykład, prawda, panie dyrektorze? Umówmy się co do jednego. Solidarność określa się, że tak powiem,
tym, jak kto głosuje, a nie jak kto mówi, że będzie popierał kogoś. Więc tutaj bardziej wydaje mi się w tym momencie ta pragmatyka sejmowa będzie brała górę. I co byśmy nie mówili, Zbigniew Ziobro od dawien dawna przyjmuje też bardzo ostry kurs antypremierowy, znaczy przeciwko premierowi Mateuszowi Morawieckiemu. Więc jak długo można, że tak powiem, ciągnąć sytuację, w której minister tego rządu skacze sobie po premierze, prawda, którego teoretycznie jest podwładnym, a później jeszcze czasami doprowadza do sytuacji takiej, że ten premier musi wyjść na mównicę sejmową i wbrew sobie bronić tegoż ministra. W kampanii wyborczej to jest... To jest nie do udźwignięcia za bardzo. Tak między bogiem. No ale z drugiej strony kampania wyborcza i wybory będą na włos, będą liczyły się po kilka głosów, no to w takim wypadku de facto no, bycie za burtą, czy wyrzucenie za burtę Zbigniewa Ziobry może skutkować, czy zwiększać szansę na klęskę wyborczą. Ja postawiłem w swoim artykule niedzielnym taką tezę, która mówi jedno. Jednak chyba, ciekaw jestem, czy ktoś zrobił takie badania fokusowe. Jednak jest tak, że bardzo duża część ludzi mówi, ten PiS byłby nie taki zły, gdyby nie ten Ziobro. Pytanie, jak dużo Prawo i Sprawiedliwości zyskuje dzięki obecności Zbigniewa Ziobro w koalicji, a jak dużo traci? Ma z drugiej strony taki mechanizm, pokłócili się, dzielą się, no to zawsze powoduje pewne zniechęcenie i zdemobilizowania. Może to jest groźne, to najgroźniejsze, brak mobilizacji elektoratu. Żeby zmobilizować elektorat, trzeba, że tak powiem, tak czy inaczej, sięgnąć po różnego rodzaju inne narzędzia. Natomiast pan redaktor użył takiego sformułowania, pokłócili się. No oni się już pokłócili, prawda? Czyli no, to już się stało. I teraz jest kwestia tego, kto jest temu winien. Ten dostanie bardziej, że tak powiem, w kość od wyborców. No i tutaj wczoraj się wydarzyły te głosowania, w których suwerenna Polska głosowała razem z opozycją, prawda? Opozycja o dziwo głosowała z ziobrystami. To też w zasadzie w obydwu tych... To sprzężenie służy tak naprawdę Prawu i Sprawiedliwości. No bo z jednej strony opozycja się ubrudziła głosowaniem wspólnie ze Zbigniewem Ziobro i jego partią, którą tak bardzo krytykuje, która jest największym wrogiem tak naprawdę tej opozycji ze względu na sądy, na praworządność, na to, na tamto, a tutaj proszę, głosują razem. Prawo i Sprawiedliwość w tej chwili może wychodzić i mówić, widzicie, hipokryci. Jedni i drudzy, hipokryci. Wspaniały, cudowny prezent dla Prawa i Sprawiedliwości. Jest tylko jedna niewiadoma. Moim zdaniem wszystkie karty są w rękach Jarosława Kaczyńskiego. Jest tylko jedna niewiadoma. Jak zdecyduje się użyć tych kart Jarosław Kaczyński? Tutaj nie widzę przyszłości świetlanej przed Zbigniewem Ziobro. Tym bardziej, że pamiętajmy o jeszcze jednej rzeczy, której nie napisałem w tym artykule niedzielnym, ale jeżeli opozycja zdobędzie władzę, tak, kto w pierwszej kolejności będzie rozliczany? To jest pytanie retoryczne, bo najpierw pójdzie Zbigniew Ziobro, przynajmniej tak deklarują politycy opozycji. No właśnie. Więc Zbigniew Ziobro, potrząsający szabelką i mówiący, no teraz my żądamy 40-50 miejsc na listach wyborczych Zjednoczonej Prawicy, bo nam się tyle należy, bo jesteśmy taką potężną, poważną partią posiadającą poparcie 1%. No, panie redaktorze, ile czasu może to słuchać Jarosław Kaczyński? Zobaczymy, jak na razie trwa to siódmy rok, no może nie siódmy, ale na pewno kolejny, czwarty, piąty, trzeci, ale na pewno sytuacja się
potęguje i zobaczymy, czy w końcu tuż przed wyborami dojdzie do pewnych rozstrzygnięć, chociażby poprzez usunięcie z koalicji rządzącej i z list wyborczych Prawa i Sprawiedliwości suwerennej już Polski. Mariusz Gierej, redaktor naczelny portalu mPolska, był gościem Kuriera w Samopołudnie. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo. I do usłyszenia.